Cześć, witam. Dzisiaj chciałem pokazać, jak się ładuje, jak się strzela z wiatrówki VZ47. Jest to czeskiej produkcji wiatrówka. No, wiatrówka już w sumie zabytkowa. Była produkowana od 1947 do 1950. Została wyprodukowana w ilości 65 tysięcy sztuk. Poprzedni mój filmik dokładnie omawiał historię tej wiatrówki, jej zalety i tak dalej. Więc dzisiaj tylko chciałem się właśnie skupić na samym ładowaniu i samym strzelaniu. Dobrze, może pokażę najpierw tak. Ważna rzecz, w tej wiatrówce jest tak zwany bezpiecznik blokujący spust. W tej chwili jest odblokowany spust. Ten pierścień przesuwamy w prawo. I w tej chwili już jest spust zablokowany. Więc ma blokadę spustu. Tu znajduje się oczywiście magazynek. Jest to magazynek tak zwany grawitacyjny. Według producenta ta wiatrówka, do tej wiatrówki śrut, który należy stosować, jest to śrut tak zwana kulka, czyli BB. Kaliber 4,40 według producenta. No jest trudno dostępny ogólnie. W Czechach można bez problemu go kupić. U nas no niestety ciężko go dostać. Ja po prostu znalazłem alternatywę, która się okazała nawet lepsza od śrutu 4,40. O, proszę, taki śrut w kalibrze 4,30. Świetnie się sprawuje. On jeszcze jest o tyle dobry, że on jest miedziowany, więc jest najmniejsza ingerencja w lufę, która tutaj akurat w tym wypadku jest gwintowana. No dobrze, przystąpię do ładowania. Odsuwamy magazynek. Jest to magazynek tak zwany grawitacyjny. Po każdym przeładowaniu jest pobierana kolejna kulka, czyli śrut okrągły. Zasuwamy magazynek. Można to kontrolować przy strzelaniu. Po prostu odsuwamy magazynek i sprawdzamy, ile nam jeszcze zostało śrutów. No dobrze, pokażę może to z bliska, jak się przeładowuje. Bardzo złudzenie podobne jest to do przeładowania karabinu typu Mauser niemieckiego z czasów II wojny światowej. Czyli tak, do góry. Pokażę to może najpierw w zwolnionym tempie. Do siebie. Jest to bardzo... I gotowe. No i strzelimy sobie. A dobra, będę kontynuował. To tyle, co chciałem pokazać. Zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku o tej wiatrówce. Ewentualnie, jeżeli komuś się filmik podobał, to łapka w górę. To tyle. Pozdrawiam, cześć.